Hej, cześć, siema wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Oj, to się nie powinno wydarzyć. I witam was serdecznie w kolejnym już 12 odcinku Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice. A witam się z wami nie tam w dojo, tylko tutaj w zagubionej świątyni. Zagubionej, Jezus, zaniedbanej świątyni. Ponieważ stwierdziłem dość trafnie, myślę, że bez drugiej opcji wskrzeszenia na Genichiro lepiej będzie nie iść, więc pochodziłem sobie troszeczkę po zamku w Ashinie i znalazłem, po pierwsze, odkryłem nowy posążek rzeźbiarza. Już wam pokazuję. Tutaj, stary grób. Pokażę wam też, jak do niego dojść. Dodatkowo znalazłem też nową rzecz, mianowicie nowe narzędzie protezy. Po drodze w trakcie po prostu eksplorowania znalazłem najpierw narzędzie protezy, nie ta kategoria, a później znalazłem, o właśnie, chociaż nie, nasionek już miałem wcześniej. Co jeszcze? Narzędzie protezy. Nie, to tu. Tutaj. Tutaj? Nie. O, jest. A, też kupiłem sobie widłowy kunaj. Anayamy, jeśli dobrze pamiętam, tak się go się nazywał. Macie tutaj opis. To jest do ulepszeń potrzebne, ale zakładam, że raczej dość szybko tego nie wykorzystam, ale będę miał. Tutaj nic więcej. I właśnie Sabimaru. Pradawny miecz krótki Kodachi o ostrzu pokrytym niebieskawą rdzą. Można dodać go do protezy Shinobi, dzięki czemu stanie się narzędziem. Wykuty przez klan Ashiny do walki z nieludzkim złem, które najechało tę ziemię w dawno zapomnianych czasach. Ponoć to właśnie ta niebieska rdza pomogła przegnać duchy. No, dla mnie spoko. Dobra, zaraz za nie pójdę. I pewnie jak... I jak zdążyliście, pewnie za... A właśnie, co tam powiesz? Bo mam nalewkę dla ciebie. I brought something for you. Monkey booze, is it? Ah, it burns the throat, same as ever. This really brings back memories. Did you drink this often? I trained in the techniques of the shinobi, in the valley where the monkeys dwelled. By yourself? No, there were two of us. We were rogue shinobi. There was no proper master for the likes of us. That's why we went to the valley. To run, to jump, to clash swords. Where one slip would mean your doom. That was how we trained. We came to move exactly as monkeys did after a time. I'd drink this monkey booze whenever I tired of training. And I'd listen to the howl of my partner's whistling finger while I drank. Howl? It was from his unique ring. Whistling through that ring would fill the valley with a somber melody. Strangely enough, I enjoyed that sound. I listened to it so often. Okej, miałem przez chwilę zapytać, czy może tym drugim shinobi nie był ten... Nie było, aby Sowa, ale sądząc po tym, że wspomniał, że obaj, że oboje ruszali się jak małpy z ów doliny i teraz mówiąc o towarzyszce, to może to była jego, nie wiem, żona, narzeczona, kto wie, ale dobra. Zamontuję sobie teraz Sabimaru. Klingę Sabimaru pozwala zadać szybkie serie ataków z użyciem Sabimaru i miecza. Użycie wymaga symboli ducha. Trująca błękitna rdza na ostrzu wywołuje stan anormalny otrucie. Błękitna rdza tej starożytnej broni służyła przepędzaniu nieludzkich wojowniczek z klanu Okami. Prawdopodobnie wciąż jest skuteczna przeciwko ich potomkom. Okej. Okay. Czyli po prostu muszę spamić trigger. Tylko czy to mnie będzie kosztować... W sumie właśnie. No, wmontuj. Ulepszenia. O, i tu się odblokował. Udoskonalony Sabimaru. Jakbym sobie...
No, jeden złom żelazny, to mógłbym sobie to od razu... A nie mógłbym sobie wziąć, bo bym nie miał złom żelaznego. To never mind w takim razie. No, tutaj też jeden złom żelazny. No, to mogę wziąć, ale nie mam hajsu póki co. Ale dobra. Dobra. I też tutaj jest ziomeczek, którego uratowałem w Ashinie. Czy tam uratowałem? No, pozbyłem się tych samurajów, nie? I mówiłem, proszę bardzo, przyszedł sobie tutaj do nas. To co, masz coś na sprzedaż? Thanks again for bailing me out back at Ashina Castle. I'm gonna be hanging around here for a while. I need time to sort through all the info I've got. Speaking of which, I'm happy to do business with you anytime. Interested? No ja tam chętnie. Handlarz wiedzą Fujioka? Chyba tak się czyta jego imię? So you're looking for goods instead of info, huh? I've always had sticky fingers, I guess. I end up collecting lots without really noticing. I got fed up with all the offerings and memorials, so I left the mob. But when I see a dead body, I can't leave it unpilfered. Besides, property can belong to anyone, right? O proszę, czyli on był członkiem tej cmentarnej bandy. Hey, friend. If you're going to Ashina Castle, be careful. They've got all kinds of strange ones in there now, and lots of them at that. I know the interior ministers are afraid of Ishinashina, but it looks like they've found their nerve. Tide might be turning for Ashina. Hey, friend, they've got a tide. Co tu masz? O, dwie krople smoczej krwi? O, proszę, ziomek, który nie ma limitu chyba na to. Kropelki, no ma niestety dwie. No chyba, że to jest po prostu jedna sztuka, ale mam nadzieję, że nie. Cukierek, lekka sakiewka, ciężka sakiewka. Notatka o Sabimaru, no to... no mi się aktualnie nie przyda. Tutaj o pagodzie. Nasiono tykwy za 2000. Ej, ale to według. Till next. No i panie, ten następny raz to będzie bardzo szybko. Wypcha. A dobra, a w sumie nie, otwieram wszystkie. Tu już mam na samą tykwę, ale z chęcią bym tam coś jeszcze sobie powykupywał. Jak nie u niego, to jeszcze u Anajamy, bo może coś znajdzie. 5000 i będę miał jeszcze więcej. 6? No i. Hey, still absent. 6016 senu. Okej, kup przedmioty. Tak, po pierwsze, nasiono tykwy. No dobra, trochę zaryzykuję. A no tak, muszę stąd wyjść. To na razie zostawię. Czego mam? Tego mam mało. No to dobra, test. Jedna sztuka, czy nieskoń... Nie, nieskończoność ma! Nice! Dobra. Granulki, no ma niestety granulek tylko 8. A, nie w tą stronę. Nie odtrutka, tylko krople smoczej krwi. Już mam na dwa wyleczenia smoczego moru. To na razie zostawię. Dobra. Till next time. Halo? A gdzie ta notka? Tu? Czy tu? A. Tja. To jest to, co już. To jest ta o tej pagodzie, gdzie był ten taki fioletowy ziomek, a w środku był ten mglisty kruk w Hiracie. No tu 500 poszło tak o, ale no. No bez ryzyka nie ma zabawy, jak tu mówią, nie? You may use me in this temple and trap us in a... Dobra, widzę, że nie masz nic nowego. Trailingu Come też nie back mam whenever you nowego. if you have to... Dobra, dobra. Dalej. A, czy ja sobie kupowałem jakieś umiejętności? Chyba nie, ale jeszcze sprawdzę. Tutaj nic, tutaj nic.
No nie, nic się nie zmieniło. Dobra. No, Emmo. Pani Emmo, mam dla pani... dwa nasiona tykwy. Co, da mi już ile? 7? Tak, chyba 7 użyć tykwy. A to na Genichiro będzie teraz po prostu cud miód. No dobra. Zamek. A centralnie się do tego przeniosę. Czemu by nie? I Jezu, już minęło 10 minut. No co jest? Ja tylko chodzę i gadam i kupuję. Okej. Oj, chociaż może lepiej... Dobra, tu jeszcze wrócę. Może najpierw wydam całą tę kasę, bo jak zaraz się zabić i to stracę, to... No, troszkę lipa będzie wtedy. Tutaj, wejście do opuszczonego lochu. Czyli tak, najpierw do cmentarnej bandy, potem może do Anayamy. Ale tak oto ponakupuję rzeczy. No, nawet żebym chciał. Masz tu coś? Tutaj tak, sakiewka, balonik, lek. O, kolejna ta, to będzie spoko. O, a ten miał za 240. No drożej. Ale granulki ma za tyle samo. Dobra. A tego nie będę. To wezmę, bo tego mam mało. I na razie nie będę konwertował. Ta, spoko, niech spoczywają. Dobra, teraz... A bo wiecie co? Ja to pominę, bo żeby mi nie zajęło za dużo nagrania. Ja to pominę i widzimy się z powrotem tam przy starym grobie. Także... Cyk! Okej, okay, i jestem z powrotem. Będę już się... Nie chcę odpoczywać, tylko chcę się od razu przenieść do... starego grobu. Żeby pokazać wam, jak tutaj doszłem. Czy doszedłem? Przyszedłem? Nie, dlaczego ja to rozkminiam? No, nie wiem. Ale jeszcze... Bo tak, mogę iść dalej, ale tak, trafiłem tu. Panu dziękujemy tak na start. Ej, nie to. To. Panu też. Otóż wygląda to w sposób taki, że idziecie... Nie tędy. Też żebym się nie zgubił. Tutaj. Tutaj trafiłem stąd, a tutaj trafiłem po prostu... No kurka wodna... Ani chwili spokoju z wami nie ma. Au. No. Żegnam. Otóż tam z góry, gdzie jest ten posąg przy dorze, po prostu trzeba zeskoczyć tam na belkę i potem trafiacie na dół. I teraz tak, tutaj była wątroba węgorza, tu był właśnie Sabimaru, a tu jest właśnie przejście dalej. W sumie co jest na górze? Nic. Okej. Okay. Tam jest skrót. Znaczy, nie, tu. Nie, tu chyba był skrót. Nie, tutaj jest ten grób. Przedmiot. Kropa smoczej krwi. Bardzo ładnie. Kolejny. Jakbym za dużo razy zginął, to mam... Ile już tego mam? 5, czyli łącznie. 5 razy będę mógł wyleczyć smoczy mur, jeśli na tyle razy zginę. Żeby go aktywować. Dobra. Tu się idzie.
Bo tutaj jest jakaś rozmowa do podsłuchania. No to już wiem, Anayamo, co będziesz mógł sprzedawać koleżkom. Kolejny strzelec, no. Gdzie? Chciałobyś, co? Aha. Fajnie. Zaczekaj. Cofnij się. Napij. Nie będziesz odmawiał postury. Ty z łaski swojej zgin. Popioł troszkę to zdobyłem. Kolejny balon mienia Mibu. Nawet dwie sztuki. Gdzie... Co to jest za miejsce? Dwa symbole ducha. I małpy! To by małpy. Walczę właśnie z małpami. Dobra, dalej. Gdzie tu dojdę finalnie? Nie, wróć. Gdzie ja tędy dojdę? Tak to brzmi poprawnie po polsku. Aż się prosiło, żeby kogoś tu schować. Balon ducha. To tyle. O, jest posążek. Kolejny. Tam jakiś przedmiot. Co to jest za miejscówka? Kapliczka wielkiego węża. W sensie tego węża, przed którym się chowałem? Jak próbowałem przejść do Ashiny? Znaczy, w sensie do tego zamku Ashiny? Tam ko... Czemu jest tam? Czemu posążek gdzie jest tam, jak tu jest tak blisko? Nie kumam. Dobra. Tu jest co? Kolejna wątroba węgorza. Trzy sztuki. Ej, strasznie tego dużo. Dobra. Jak tu pójdę kawałek dalej... Nie, no, dlaczego są dwa posążki tak blisko siebie? No ale dobra, no. Znaleziono dolina pod kapliczką. No i dobra, i wracam. I uuu, tu już jest zatopiona dolina! O kurka! Fajnie. Fajnie, fajnie. Ale dobra, to będę zwiedzał w późniejszym czasie. Jeszcze nawet w Świątyni Sempu niczego aż tak... Że aż tak dużo nie zrobiłem, a co dopiero o zatopionej dolinie. I to jest kolejna większa lokacja. Dobra, ale wiemy już, czego potrzebują, czyli... Tu się wracam do Anayamy i pogadam sobie z nim. I sprzedam mu info, że ludziki potrzebują soli. Żeby oczyszczać zmarłych. Kłaść na rany. Że dla mnie to jest troszeczkę hardkorowe, no bo z tego co ja wiem, to jak na świeżą ranę posypiesz sól, to jest no średnio przyjemne. Hey, good sir. I found out what the samurai want. Oh, you mean it, good sir? Yes. It seems they're low on salt. Salt, you say? Well, you eat it, of course. But it's also good for purifying the dead and putting on wounds. Diseases spread quick with rotten corpses on the battlefield. Everyone's scrambling for salt. That means
things. Now's the time to cash in. Lots of people need salt. And karma shouldn't bite me if I sell it for a tad more than the going rate, right? Ah, now that that's decided, it's time to get me some salt. Thank you very much, good sir. Dobra, no tu nie mam nic ciekawego, ale... I'll stock some new products if I can sell a lot of salt. Make sure you pay me a visit when I do. No właśnie miałem... Zastanawiało mnie to, czy... Jak przeładuję lokację, to czy będzie miał coś nowego. Ale i wygląda na to, że chyba będzie miał. Dobra. No, odpoczynek w takim bądź razie. I zobaczmy, co masz teraz na stanie. Przy dobrych wiatrach może uda mi się jeszcze zgeniczę załatwić. Zawalczyć w tym odcinku i go załatwić. Good sir, good sir. Listen here. My salt? Huh? I sold it for quite a pretty price. You know it's in high demand. And that means I'm loaded with cash and product. Look, look, I've got some new items too. Buy something, please. O, nowy cukierek. Był już cukierek Gokana. Był co? Był Gokana, Ungo, Ako i Gachina. A teraz jest cukierek Yashariku. Cukierek wytwarzany, czwarty wytwarzany w świątyni Sempo, wzmocniony błogosławieństwem Yashariku. Zmniejsza o połowę maksymalną żywotność i posturę, znacznie zwiększając siłę ataku. Czyli siebie osłabiam i jednocześnie buffuję. Ugryź cukierek przy impozycji Yashariku, by otrzymać jego nieludzkie błogosławieństwo. Te zakazane świątyni cukierki rozprowadzano poza jej terenem w zamian za datki na rzecz kosztownych badań nad nieumarłością. Okej, okay. Ale widzę, że... Jest! Jest! Gość się sprzedaje złom żelazny! Dobra, kolego, weź poczekaj teraz chwilkę. Smells like a war's brewing these days. I could make a killing if I take advantage of this, which is why I have a favor to ask of you, good sir. What is it? Looting battlefields. That's the job. I mean, that's a great way to refresh my stock, right? There are dead bodies all over a battlefield. It's a gold mine. Spears, swords, armor, it's all free and for the taking. Weapons should fly off the shelves thanks to the war preparations. What qualifications do you need? Well, let's see. Looting the battlefield is a dirty, disgusting, and physical job. I'm looking for someone who's big and strong. Thick. Okej, chyba mogę do niego Kotaru wysłać, ale jakoś taki... No nie chcę, no. No, ewentualnie mogę też wysłać tego ziomka obok zbiornika w Ashinie. Albo mogę go też wysłać do opuszczonego lochu. Decyzje, decyzje. Kogo gdzie wysłać? No, Kotaro na pewno tu nie wyślę. Ja bym go chciał wysłać tam, gdzie w sumie on chce trafić. No, gdziekolwiek to jest tak naprawdę. Tylko wydaje mi się, że brakuje mi... No, jednej z dwóch rzeczy. Albo jakiegoś narzędzia protezy, które by mi to umożliwiło. Albo jakiegoś przedmiotu, który mogę mu dać i ten go przeniesie. Gdziekolwiek ten chce się udać. Ale dobra, na razie dobytek. I ciężka sakiewka. Oraz... Nie. Oraz lekka sakiewka. Okej, okay. Złom żelazny. Stać mi na 8, no to kupię 4 sztuki żelaznego i 4 sztuki prochu. Ej, no i pięknie. I to jest kolo, który ma teraz nieskończoność złomu żelaznego i czarnego prochu. Bailando. Nie. Koniec. Until next time, I'm counting on you to find someone to help with the battlefield. Someone big and strong, please. Mhm.
Kurde, ale byłoby fajnie znaleźć jeszcze jakiegoś drugiego takiego jak Kotaro, tylko takiego, który by mi się nie spodobał, nie? Wiecie, o co chodzi. Bo Kotaro jest taki... no fajny. Nie chciałbym go tu wysyłać. Ale jakby był drugi taki, który by mi się nie spodobał, no to no, ja spokojnie bym go tam wysłał, nie? Niech mu pomaga. Dobra, to... A, no tak, teraz nie ulepszę, bo nie mam kasy. No to nic, przepodróżuję się w takim razie do Joachim w górnej wieży i spróbuję zawalczyć teraz ponownie z Genichiro. I mam nadzieję, że uda mi się go rozwalić tym razem. Zwłaszcza, że mam teraz nie 5, a 7 tykw leczniczych. Więc być może nie będę musiał zużywać kolejnej i niestety już ostatniej mojej boskiej trawy. Dobra. Persymony... no, nie, persymona czy nie potrzebuję. Tutaj co to? Ogólnie to co to daje? Nieznacznie zwiększa moc wskrzeszania. No to takie not worth, no. Czerwona tykwa, no on nie podpala. Ostródka nie. No żaden z tych mi się nie przyda. Ta wytrwałość mnie trochę zastanawia, bo... znalazłem już 8 sztuk, no ale nie wiem, no... Ktoś tu będzie miał piorun? A w sumie Gokana albo Ako mógłbym sobie przypisać. Zwiększenie siły ataku i zwiększenie postury. Myślę, że zwiększę sobie, to zamiast tego naczynia. Garść popiołu. Dobra, olej wyrzucę, bo olej mu tam nic nie robił. Tutaj nic już nie daje. Z popiołem zawsze można spróbować. Mogę na coś zamienić. W sumie mogę na Sabimaru zamienić dyszę. Dobra, symbole ducha 1. Okej, okay, jak to wygląda? Tak, okej. Okay. Ale całe combo zużyła mi 3 symbole ducha. Okej. Okay. No, zjednocz. Odpocznij. A właśnie, bo w sumie tak mam niecałą setkę. Tam był gdzieś... O, kup symbole ducha. Po ile? Po 10. A dobra, to bym zdjął sobie jeszcze jedną osobę, żeby... No, jedną albo dwie, nie? Bo tutaj dość O, tych jest jeszcze bliżej. Dobra. Spróbuję zacząć od tych. Meiji Monji. Au. Kurde. Kolejny taki, to na niego będzie bitka. Okej. Cio. Ej, dlaczego ja z nich zdobyłem boskie konfety? Coś nie narzekam, no ale po co im boskie konfety? O, i 21 symboli ducha. Tak idealnie będę miał dokupionych. I jednocześnie, jeśli zginę na Genichiro, a mam nadzieję, że nie zginę, to nie stracę ani jednego sena. Lecz niestety mogę dość dużo stracić expa, ale nie chcę teraz tych... No musiałbym, nie wiem, wybrać się na ten początek do świątyni Senpo i tam porozwalać kilkunastu właściwie. A to troszeczkę zajmie czasu. Oj, nie. Czekaj, bo nie odpocząłem, bo kupiłem, ale nie odpocząłem. Nie zregenerowałem sobie tej tykwy jednej, czy tego jednego użycia tykwy, które wykorzystałem. No to jeszcze raz. Teraz odpoczynek. W sumie czy on wyskakuje? Dobra, też co tu mam, tak ogólnie. Kruka nie jestem w stanie wykorzystać jak na razie, bo... No,
Po prostu nie wiem, jak tego używać, nie? Więc na razie tego nie będę nawet sobie dawał. Dysza, nie wiem, może jakbym rzucił w niego olejem, to by zadziałało, ale lepiej nie. Petardy nie. Włócznia też nie. Topór też nie. No, Shuriken i Sabimaru sobie zostawię, tylko te dwa. Tutaj co? Leczenie, zwiększenie ataku i popiół, żeby ewentualnie go wytrącić z równowagi. Dobra. Będzie? Tak, będzie znowu stenka. Mogę pominąć? Mogę, dobra. Face me, Shinobi. No stary! Ej, co jest? Dobra, zablokowałem. Na szczęście to było pchnięcie. Dobra. O Jezu! Może mogę mu... O, podwójny Ichimonji. Dobra, ty se tam machaj. Dobra. Au. Aj! Aj. Kupitka. Junik. Jeszcze jedna. Dobra. Kurde, tak. Dobra, czyli tu jest zawsze Namikiri. Dobra, nie wiem, kto wypadł gorzej, ja czy on. Dobra. I Mikiri. Dobra. Pierwsza faza. I jeszcze jedna. Dobrze. Blokuję. Mikiri. Kurde, ale nic nie widzę. Uj! O, dobra, czyli jednak nie zawsze jest Mikiri. Bo to akurat było podcięcie. Lokuj się. Okej. Okay. To było dość przypadkowe. Aj, dobra. Ale dopiero pod koniec drugiej fazy, więc no, nawet fajnie. Oj, nie, uciekaj, nie miałem loka, nie mogłem za... Jezu! No Boże, tak blisko do rozbicia postury! Nie miałem loka i nie widziałem, że... No i 1600 expa! Kurde! Nie miałem loka na nim, nie widziałem, że do mnie strzela i nie byłem w stanie ani zablokować, ani tego uniknąć. Dobra, pomijamy. Dobra, podejście drugie. Kurde, jak użyć tego cukierka, żeby dostać strzała na mordę od razu? Nie, dobra, podcięcie. Na szczęście wyszło Mikiri. Ej, Boże, podcięcie, pchnięcie. Podcięcie dom na Mikiri nie próbowałem. Dlaczego ja podskoczyłem? Czemu sobie mi drugie zaciągnie? Nie, to jest! To jest ten chwyt, którego nie znoszę. Ej, no nie, bo mu postura prawie spadła, no come on! Gro! Dobra. Muszę patrzeć, jak on potem skoku się... Dobra, blokuj. No kurde! Wow.
Ale mocny strzał. Dobra, jak zostaje, to będzie pchnięcie, a jak się obraca, to będzie podcięcie. Nie, Jezus, nie ten guzik! Wow, i tu mi całkowicie posturę rozbija? Jak on to naciąga? Ładnie. No, Jezus! Dawaj. Fuks! Au. No, ej! Chodź tu. Au. Dobra. Jimonji. Halo, garda! Garda! Nie! Kurde! Jezu, trzecie podejście i... I 2400 expa poszło się właśnie hendożyć. Trochę szkoda. Dobra, ostatnie podejście na dzisiaj. Ta. Dobra. Okej, czy on zawsze zaczyna tym strzałem? Kto wiedzieć. No, nie do końca Ichimonji chciałem, ale niech będzie. Okej, nie obrócił się. Au! Jedno cięcie za dużo. Nie w niego. No, pięknie. Tkwa. Zaraz w blok. Niestety postura mu się zdążyła wyzerować. Trochę szkoda. Ej, co jest?! Brawo, ja. Jezu, gość na mnie skacze i wcidaje to. I nie zrobił mi bloku. To jest jedno. A dwa, wciskam unik, żeby się wyturlał i dalej leży na glebie. I potem jak wciskałem, oczywiście, to się akurat pojawiło na decyzję o śmierć. Czy o wskrzeszenie. No, dobra, mogę mu przerwać to turlanie. Dobra. Czy mogę mu strzelić w pysk shurikenem i jak on tak próbuje, i czy mogę mu to przerwać całe? Wow, mocno to jest. Wow, ej, fuks! Myślałem, że będzie chwyt. Nie Ichimonji! Au! Dobra. No, już. Ej, nie wiara! Wzajemnie się trafiliśmy! Ja mu za chwilę życie zeskrobię, a nie posturę. Dobra. Leczenie, granul! Granulka. Au. To jest chwyt. Ja żyję! Nie było się odzywać. Dobra, w ostatniej chwili zrobię mikiri.
Nie no, wydaje się, że byłbym w stanie mu to przerwać, ale ja mam za wolną reakcję, żeby go zdjąć. Dobra. Okej. No, nawet ładnie. Okej, czyli przedłużone to jest to dłuższe combo. Nie, nie, nie! To właśnie, właśnie o tym mówiłem! Nie, kurde! W ostatniej chwili! W ostatniej chwili tą gardę podniosłem. Dobra, no, nie! Miałem coś mówić, że akurat obrażeń dostałem. Dobra, to było krótsze. Dobra. Zdążyłem zauważyć, że się obrócił. Dobra, rozbił posturę, ale nie atakował dalej. Dobrze dla mnie, źle dla niego. Obraca się? Obraca się. Dawaj, 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 dawaj! Jest! I... żegnam! Bang! Impressive, Shinobi of the Divine Air. But you deserve better. Would you not answer to a different lord? Heresy. Heresy, you say? If it is for the sake of preserving Ashina. I will seize any manner of heretical strength. I will endure any burden. Behold the lightning of Tomoe. Serio, trzecia faza. To już wiem, po co było to odbicie pioruna przed wejściem tutaj. No, fajnie, że zaczęłeś z Mikiri. Dobra. Wow, dobra, nie odbiłem pioru... Wow, nie... Okej, okay, dwa razy nie odbiłem, ale też tego nie oberwałem. Kurka. Ej no, chciałem to pochwycić, no. Ej no! Gro! Daj mi to złapać! Uuuu, już myślałem, że się nie uda! O, dobra. Dobrze. Może za czwartym razem się uda go rozwalić. Jest! Mam go! Ha! Do widzenia! Sayonara, Genichiro Ashina. Bang! Osiągnięcie odblokowane! Wspomnienie Genichiro. Jak nakazywał kodeks Shinobi, wilk poprzysiągł dokonać zemsty na Genichiro Ashinie. Nowa umiejętność! Krwawy dymy. Ninjutsu, czy ninjitsu? Nie wiem. Technika, która zmienia tryskającą krew ofiar w dym. Użycie wymaga symboli ducha, aktywowana po śmiertelnym ciosie od tyłu. O, czyli do tego... O, czyli teraz mi się przyda ten przeskok. Że mogę w trakcie walki przeskoczyć za typa, do tyłu, krwawy dym i znikam. Chmura krwawego dymu umożliwia odzyskanie elementu zaskoczenia. Walka na śmierć i życie definiuje Shinobi, bo zabijanie jest źródłem jego siły. 2000 za niego dostałem, ładnie. Czyli odzyskałem większość tego, co straciłem. Techniki ninjutsu to potężne zdolności, z których można korzystać tylko po zadaniu ciosu od tyłu, tak? Trzeba je wybrać w menu ekwipunku, a korzystanie z nich... Kurczę, zużywa symbole ducha. O, kolejny? Nie gada, że kolejna faza. You were victorious, I see.
Shinobi of the Divine Lord Kenichiro. Is this the rejuvenating waters? Nie gada, że to jest kolejna faza. Everything to me. For her sake. I will shed humanity itself. Resurrection. Yes. A, takie bęcki dostał, że aż się wystraszył. O, i tak totalnie znikąd posążek rzeźbiarza. Narzekać nie będę, ale... Platforma widokowa. Ej, dobra. Zwiększ siłę ataku. Genichiro Ashina pochodził z Gminu, ale po śmierci matki przygarnął go klan Ashina. Gdy ojczyzna stanęła na krawędzi upadku, Genichiro sięgnął po heretyckie sztuki walki i opanował technikę zwaną piorunem Tomoe. Herezja może być jedyną drogą ratunku. A dlaczego ja nie mogę strzelać sobie, wytworzyć burzy, kiedy chcę i strzelić piorunem? Hmm? To było takie fajne. Tylko pewnie zbyt OP, jak znam życie. Dobra, to jeszcze pogadamy z Emmą na koniec. At long last, I've managed to fulfill my master's orders. I give you my thanks. Who exactly do you serve? Ishin Ashina. I am a doctor. In the service of Lord Ishin. Why were you ordered to help me? Lord Ishin has no desire to use the power of the dragon's heritage. That is why he... He tried to help Lord Kuro escape Ashina. Correct. The message I found in the well, that was your doing? Also correct. My duties have concluded. But there's someone I think you'd like to see. Lord Kuro. No akurat tego, że ona wrzuciła, to się domyśliłem, no głównie po głosie oraz stroju, ale... Dobra, pogadajmy sobie skoro i kolejny... Ej, czemu są dwa posążki tak? Czemu się tam pojawił posążek, skoro tu jest? Ej, kolejne ukryte przejście. Dobra, skoro za chwilę pogadam. Czy tu się coś kryje? Mogę otworzyć okno. Dobra. Tutaj coś. O, coś jest. Złom magnetytowy. Ładnie. I pusty kąt. No dobra. Panie Kuro, pogadajmy. I have come for you, my lord. Yes, you did well to come here. Let us go. We must leave, Ashina. Wolf, my blood. The blood of the dragon causes men to become undying. The same goes for you. Yes, my lord. I wish to save you. I'm sure that I would do the same thing given another chance. However, undying begets stagnation, the immortal oath, the rejuvenating waters, the dragon rot, they all corrupt men to the point that they no longer live as men. I wish to sever the chains of stagnation bred by the dragon's heritage. Wolf, will you help me achieve this aim?
Ja tam chętnie. Father, I cannot break the iron code. Father, I cannot. No, chłopie. I cannot to protect you, the divine heir. That was the duty my father entrusted to me. How many times have you died and come back to life for my sake? 2, 3 times? Or perhaps a number so large that it cannot be counted? As it was for the purpose of defending my lord, the number does not matter. I do not wish to bind you to an eternity of undeath. Wolf, join me in my quest to sever the ties of immortality. As you wish. Thank you, loyal wolf. Okej, okay, czyli finalnie się zgodziliśmy. Bueno. A co do tej co do liczby, to nie wiem, z 15? Max 30. Chyba, że w statystykach mogę to gdzieś zobaczyć. O właśnie, techniki, bo chciałem to zrobić wcześniej, ale nie dało mi. Ile? 6 na jedno użycie? Wow. Nie, wow, naprawdę, jestem teraz w istym szoku. Dobra, tutaj wrócę może do toporka. Dobytek nie, umiejętności, opcje. No nie, niestety statystyk tu nie ma. Dobra, no ale pogadajmy jeszcze. I know a good place to start. Wolf, look at this. Zerwanie nieśmiertelności. Otrzymana od Kuro księga na temat zrywania więzów smoczego dziedzictwa. Wygląda na starą. Oprawa jest porwana i brakuje części stron. Ciekawe dlaczego. Jest tu opisany sposób odprawienia rytuału zerwania nieśmiertelności. Znajdź sanktuarium za źródlanym pałacem i wypij łzy świętego smoka z boskiej krainy. It's an ancient record that was kept in Ashina Castle. Sacred dragon tears from the divine realm. Yes, it is my belief that with the dragon tears, it may be possible to sever the dragon's heritage. But the divine realm? How do we... I know. Wolf, that incense burner over there, it belonged to a person of interest. Take a look. Is there something special about it? I'm told that long ago, there was another divine heir living here in Ashina Castle. His name was Lord Takeru. This incense burner belonged to him. Where is he now? He died a long time ago, apparently, wrapped in the aroma of the fountainhead. I returned to the divine realm. Those are supposedly the words he left behind. You're saying the scent of the fountainhead is the key to reaching the divine realm. That is my belief. Wolf, let us discover the truth together. Now, as to how we begin our search. I am certain some of Lord Takeru's books remain in this castle. Books that he collected in order to find the divine realm. I will search for them. In addition to finding a way to reach the divine realm, might we also look into how we might sever the immortal ties? A fine suggestion. Talk to Ishin. If anyone knows the answer, it is him. Wolf, come with me. A skąd Ishin miałby znać odpowiedź na to pytanie? Ale żeś się przeszedł. Lord Ishin is not within this castle citadel. I'm told he is recuperating in one of these watchtowers. However, the path to his watchtower is closed. His health is a little... How do I get in? On the roof. There's a path patrolled by the Nightjar Ninja. It's intended for shinobi. But I imagine that won't be a problem for you. I've heard the Nightjar use smoke signals as landmarks. Yes. So if you follow their smoke signals, you should be able to reach Lord Ishin. And you can use this window to reach the roof. Dobra, okno już sobie otworzyłem.
find Lord Ishin and ask if he knows how we might sever the ties of immortality. He's recuperating and reach the Iron Trust. Dobra, no to Ishina Ashiny poszukamy w następnym odcinku. Ale to będzie raczej dość... No pomijając oczywiście kruki pewnie na drodze, to po prostu pójście za dylami. Ale nic to. To sprawdzimy w kolejnym odcinku. Ja na razie lecę do świątyni Sempu troszeczkę się podtrenować. Może z demonem dzwonu. Kto wie, może coś fajnego mi wypadnie. Także widzimy się w następnym odcinku. Na razie.